Gościem sportowego wieczoru jest pan Leszek Krowicki, trener reprezentacji Polski piłkarek ręcznych. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie. Tym bardziej, że ten wieczór miał pan mocno zagospodarowany. Udała się ta piątkowa niespodzianka? No myślę, że tak. Dziewczyny były zaskoczone z jednej strony, ale zadowolone z tego, co im zaproponowaliśmy. To powiedzmy teraz naszym widzom, tak, o co chodziło. Panie dzisiaj mogły się odprężyć przed jutrzejszym wylotem na Mistrzostwa Europy w teatrze. Komedia Die Wiw i Rose w teatrze Capitol. To jest taka trochę historia o sile kobiecej przyjaźni. Rozumiem, że wybór repertuaru nie był przypadkowy. No cieszę się, że nawet jeżeli w tym było dużo przypadkowości, to dokładnie tak jak pan powiedział, no trafiliśmy z tym i sądzę, że spędziły dziewczyny dokładnie taki wieczór, jaki sobie wyobrażaliśmy, że spędzą, miały okazję się odprężyć, bo pojutrze zaczynam oczywiście te boje, które nas będą trochę inaczej absorbować. Panu na scenie bardziej się podobała Joanna Brodzik czy Daria Widawska? Trzy aktorki, które brały udział w tym przedstawieniu, grały rewelacyjnie, prezentowały się znakomicie. Byliśmy zadowoleni. Super. Rozumiem, że chodziło o to, żeby zapomnieć o Bożym świecie, przynajmniej na chwilę, wyczyścić głowy. To jest teraz najbardziej potrzebne? No wie pan, te myśli i w zasadzie nasze wszystkie rozmowy krążą wokół tego, co nas pojutrze oczekuję, stąd ważne jest, żeby od czasu do czasu istotnie pomyśleć o czymś innym i to właśnie był cel tego wieczoru. Panie trenerze, tak sobie policzyłem i wyszło mi, że pan w Bundeslidze pracuje od 23 lat. To jest niesamowity dorobek. Pan jest chyba najdłużej pracującym trenerem w Bundeslidze. Jakie wzorce można wykorzystać, czerpiąc od naszych zachodnich sąsiadów i przenieść je, zastosować tutaj na polskim poletku, w reprezentacji Polski? No, jest istotnie wiele różnych rzeczy, których ja miałem okazję tam się nauczyć. Próbuję niektóre wprowadzać. Wypad do teatru był jednym z przykładów tego. No, chodziło o to, jak już wspomnieliśmy, żeby w momentach niektórych nie myśleć o tym, co się w sumie robi na co dzień i często. Także i tego się uczy człowiek tam, przynajmniej mnie to spotkało. Jest wiele jeszcze innych rzeczy i no próbuję to wszystko sukcesywnie wprowadzić, bo teraz wymienić te wszystkie elementy jest niezmiernie trudno. Dobrze, a jednak, gdyby pan miał ją przenieść tak od razu? Ja myślę, że ta współpraca między trenerami a zespołem, budowanie kolektywu, sposób rozmowy i treningu różnią się nieco od tego, czego ja się uczyłem jeszcze w kraju. I może to są takie najbardziej ogólne, ale dość istotne różnice. Chyba dla nikogo nie jest tajemnicą, że zbudować drużynę w 3 miesiące i zbudować wynik, to jest arcytrudne zadanie, ale namówić drużynę do ciężkiej pracy, to się panu udało w tym czasie? My w sumie oficjalnie rzecz biorąc pracujemy 3 miesiące, aczkolwiek mieliśmy znacznie mniej czasu dla siebie. Tych dziewczyn nie trzeba było namawiać. One się zjawiły na zgrupowaniach i no, tryskały energią, były niezmiernie umotywowane. Od początku wiadomo było, że będziemy szukać nowych twarzy, że będziemy budować nowy, różniący się od tego poprzedniego zespołu kolektyw, stąd każda z nich widziała dla siebie szansę. I ja naprawdę nie miałem żadnych problemów z motywowaniem moich zawodniczek do tej pracy, ponieważ dobrze od początku się rozumieliśmy, mam nadzieję, że udało nam się zrobić ten niezmiernie ważny pierwszy krok, aczkolwiek no to, o czym ciągle mówimy, tego czasu nam ciągle brakuje, ciągle widać, że jeszcze jest coś do zrobienia i to spróbujemy w kolejnych akcjach przy okazji występu na Mistrzostwach Europy, ale również przy okazji kolejnych treningów osiągnąć. Dzisiaj mówimy Leszek Krowicki i pierwsze skojarzenie, ten, który odmłodził kadrę piłkarek ręcznych. Rozumiem, że pierwszy cel, czy pierwszy z celów na pana liście został odhaczony. Tak, aczkolwiek będziemy ciągle jeszcze szukać zawodniczek. My nie zamykamy naturalnie drzwi przed innymi kandydatkami. Na dziś możemy zaprezentować 16 tych piłkarek, które nas reprezentować będą w Szwecji, ale ja będę dalej szukał, ja będę dalej obserwował to, co dzieje się w kraju, po to, żeby wyłonić
grupę szerszą i z niej tworzyć, lepić cały czas tą silną reprezentację i mam nadzieję, że nam się to uda. Taki napis mógłby się pojawić, angielski work in progress. Cały czas pan podkreśla, jesteśmy na etapie budowania drużyny. Dzisiaj też pan to mówi. Nie wolałby pan zatem, żeby ten pierwszy egzamin był nieco mniej wymagający? Być może. Aczkolwiek taka lekcja też daje nam możliwości uczenia się. Wie pan, w przyszłości, bo marzymy o dużych sprawach, będziemy się mierzyć też z mocnymi, silnymi zespołami. Stąd pewną nauczkę, którą się teraz otrzyma, to może być zarówno pozytywna nauczka, jak i jakieś elementy, które niezbyt pozytywnie na to wpłyną. To właśnie, ale to będzie nauczka, nauczka czy lekcja? Grupa B, Holandia, Francja, Niemcy, Polska. Francuski, wicemistrzyni olimpijskie z Rio de Janeiro, to jest ten pierwszy mecz. Holenderki, wicemistrzyni świata z 2015 w Rio, przegrały walkę o brąz. Niemki od niedawna prowadzi Michael Bigler. No, były selekcjonowane naszych szczypiornistów. No, to jest arcytrudne wyzwanie. Istotnie jest, ale ja się takich wyzwań nie boję i moje doświadczenia po pracy z moimi podopiecznymi pokazały, że one są też niezmiernie odważne. Jedna z nich powiedziała, że idziemy po złoto, druga powiedziała, że się w ogóle nie poddamy. Także wie pan, to świadczy bardzo pozytywnie. Naturalnie no, skonfrontujemy te zapowiedzi z tym, co rzeczywiście tam się wydarzy, ale ja uważam, generalnie rzecz biorąc, że ktoś, kto jest odważny i mówi głośno o marzeniach i marzy i planuje, ma większe szanse odnieść sukces niż ten, który od początku zachowuje się w taki asekuracyjny sposób. To jest jasna sprawa. Proszę mi powiedzieć, bo o to też moi koledzy zwłaszcza chcielibym pana zapytać, jak w tak krótkim czasie zaskarbić sobie sympatię nie jednej kobiety, ale sporej grupy? Jak pan to robi? Bo pana podopieczne pytane o trenera, o selekcjonera odpowiadają jednym zdaniem. To jest po prostu dobry człowiek. Peszy mnie pan. Nie, przede wszystkim. No naturalnie, że zależało mi na tym, żeby moje zawodniczki zrozumiały przede wszystkim, że wszyscy chcemy tego samego. I sądzę, że uczciwość przede wszystkim i stawianie sprawy jasno, traktowanie ich naprawdę jak tych, które w partnerskim układzie są w stanie osiągnąć dużo, a nie traktując je z góry, no stwarza nam te szanse po prostu być lepszym. I tu nie ma żadnej premedytacji, wie pan, w zdobywaniu ich serc, tylko tutaj chodzi naprawdę o to, żeby wydobyć z nich to wszystko, co najlepsze. No i tylko uczciwym podejściem i taką pracą z sercem, które my, trenerzy, musimy w tym momencie pokazać, to nam pomoże uzyskać bardzo wiele, czy dokładnie to samo od naszych podopiecznych. I to jest taka moja metoda pracy, recepta. A czego pan się najbardziej obawia przed tymi mistrzostwami? Przed mistrzostwami? Tak. Przed mistrzostwami, gdy miał spontanicznie odpowiedź, nie obawiam się niczego. Ja się obawiam tego, co może nastąpić po mistrzostwach, ale myślmy pozytywnie i życzmy sobie przede wszystkim, żeby ten zespół się w pewnych warunkach, jakie tam spotkamy, sprawdził. Pan mówi, moje motto na czas pracy z reprezentacją to chciałbym zostać pierwszym w historii trenerem, który doprowadzi polskie piłkarki ręczne do Igrzysk Olimpijskich. W tym przypadku to Tokio w 2020 roku. Często pan powtarza to dziewczynom? Nie często, ale nie boję się mówić istotnie o moich planach i o moich marzeniach. Miałem. Chciałbym, żeby one się z tym celem jak najszybciej identyfikowały i po prostu do tego celu bardzo konsekwentnie próbowały dążyć. Ten pierwszy mecz dla was otwarcia tego turnieju z Francuzkami. Jak pan do niego podchodzi? Co pan powie swojej drużynie przed tym spotkaniem? No my już powiedzieliśmy sobie bardzo dużo, aczkolwiek celowo unikałem tego tematu i w zasadzie przedwczoraj rozpoczęliśmy takie bezpośrednie przygotowanie do tych pierwszych zawodów. Przedwczoraj pokazaliśmy już pierwsze fragmenty meczy, rzeczy, które z reguły pokazuje się na takiej odprawie, gdzie też wideo nagrania towarzyszą nam. Jasne, że na treningu ćwiczy się pewne elementy, z którymi być może się spotkamy, uczymy się przeciwstawić
takiej czy innej zawodniczce. Natomiast co powiem, na pewno powiem, że powinniśmy być odważni, bo to już dzisiaj też parę razy powiedziałem, że po prostu musimy wierzyć w to, że w meczu nawet z tak dobrym i utytułowanym rywalem można grać dobrze, można pokazać naprawdę to, nad czym się do tej pory ciężko pracowało. Ja życzę dziewczyny, tego, grajcie dziewczyną o zwycięstwo, no bo z takim nastawieniem trzeba wychodzić na nie boisko. Nie można inaczej. Pan już wcześniej, 6 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, dostał taką propozycję objęcia posady selekcjonera naszej kadry szczypiornistek. Pan nie skorzystał, pan wtedy odmówił. A dlaczego teraz pan podjął to wyzwanie? Drużyna nie była w dołku przecież. Ja odmówiłem wówczas, ponieważ wychodziłem zawsze z założenia, że podjęcie się takiej funkcji wymaga od trenera no, poświęcenia się tej pracy i spełnienia pewnych warunków, które ta praca stawia. Ja wówczas nie mogłem tego zrobić. Byłem, zresztą tak jak do tej pory, zaangażowany jako trener klubowy, ale również moja sytuacja rodzinna, dzieci, które jeszcze wtedy były pod opieką. Teraz to się zmieniło i teraz można zupełnie teraz, spokojnie ze wie pan, jest cała masa różnych okoliczności, które w tej chwili umożliwiają zdecydowanie lepszą pracę. Ostatnia rzecz i poproszę o krótką odpowiedź. Karolina Kudłacz-Gloc nie będzie grała, ale będzie z wami. Jak to jest ważne dla drużyny? Bardzo, ponieważ Karolina jest nie tylko zawodniczką, która jest uznawaną przez świat piłki ręcznej za czołową w świecie i Europie, a równocześnie była niezmiernie wartościowym członkiem ekipy jako kapitan, człowiek i ta, która w tym zespole, także poza boiskiem, wykonywała niezmiernie ważną rolę. Stąd uznaliśmy, że powinna temu zespołowi, temu młodemu zespołowi towarzyszyć. Czyli apel do kibiców, dopingujcie nas, my jednak zachowamy ostrożność w prognozach. Bardzo tak proszę o to wsparcie. Życzymy powodzenia, będziemy trzymać kciuki, będziemy dopingować i oczywiście będziemy widzom w Polsce pokazywać na antenach Telewizji Polskiej państwa spotkania naszych szczypiornistek. Już teraz wspólnie zapraszamy na mecz z Francuzkami od 20:25 w dwójce, szanowni państwo. Wcześniej w TVP Sport pokażemy spotkanie kolejnych grupowych rywalek naszych pań Holandia-Niemcy 18:15 TVP Sport. Oczywiście cały turniej również na sport.tvp.pl. Raz jeszcze dziękuję za tę dzisiejszą wizytę w sportowym wieczorze.